Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, na takim krótkim wstępie do tego odcinka. Chciałbym poprosić Was o dwie rzeczy. W pierwszej kolejności o to, żebyście polecili mi, wypowiedzieli się na temat, jaką zbroję powinienem złożyć na naszej pięknej postaci kolekcjonerce. Mianowicie zdobyłem wszystkie kamyki potrzebne do stworzenia tej zbrojki. Esencja i sztabki to kwestia chwili, więc przygotujcie się na niezłe wybuchy w następnym odcinku, mam nadzieję. I potrzebuję Waszej rady, z jakim bonusem zbrojkę złożyć. Czy złożyć tą z dotykiem, czy złożyć tą z ostatnim ratunkiem. Piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie przeczytam, dlaczego między innymi taki, a nie taki bonus, jakieś argumentacje mile widziane. No i druga sprawa, zostaw łapkę w górę, naprawdę, zostaw. Życzę miłego oglądania. Witam Was, moi drodzy widzowie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Ali, a to kolejny odcinek z Kolekcjonera Legend na naszej jakże pięknej postaci, 64. poziom wojowniczka. Lecimy sobie na Herosa, na złodzieja, który jest w Forcie Eder. Napiszemy tutaj tylko klanowiczowi, że lecę. Ziup, gdzie jest? Tu jest złodziejaszek. Sebnarek, serdecznie pozdrawiamy. No, chłop jest opętany, jeśli chodzi o Herosów. Zaraz speedrun pewnie leci jakiegoś karmazynowego mściciela i Patryka. Oczywiście, no, pomożemy mu w tym. Zaklepany pierek i skrzyneczka. Bijemy i mamy dwie skrzyneczki. Proszę bardzo. Fajnie by było złapać tam jedną. No i złapaliśmy. Napiszemy ładnie. Dzięki. I możemy sobie polecieć do pieczary niepogody. To napiszemy. Sprawdzę. Pieczary. Leć. Dali. Tak ładnie napiszemy. Bardzo w porządku, gościu. Bardzo w porządku, gościu. Widać, że chce mu się grać i lata za tymi heroskami. To fajnie, bo jest co bić. Jest co bić i fajnie, że człowiek sam tego wszystkiego nie szuka. Moi drodzy widzowie, wydarzyła się rzecz wspaniała, mianowicie przerwałem swoją passę niepowodzeń, jeśli chodzi o zdobycze na naszej pięknej postaci. Już Wam pokazuję jak. Tak jest, piękne, legendarne rękawice z dzika spadły mi w pracy, znowu w pracy, Lega z Lotana, także szczęście, szczęście. Są tutaj, już Wam pokazuję, z Lotane 13.03, 13 marzec, jakoś o godzinie, powiedzmy, nie wiem, 7.05, 7.10, jakoś tak. No, bardzo się cieszę, że spadły właśnie te rękawice, bo mogę je założyć. Jest to kolejny legendarny element mojego ekwipunku, także cieszy to tym bardziej. Na razie sobie tutaj te łapki odłóżmy. Jeśli chodzi o licznik, to już Wam pokazuję. Niestety tego bicia no nie zaliczyło, no bo byłem w pracy, gdzie licznika no niestety nie miałem. Sumarycznie wyszło mi tu jakieś, powiedzmy, 850 bić, jeśli pojawi się możliwość zmian cyferek w tym liczniku, no to oczywiście to zmienię. Dobra, lecimy, moi drodzy widzowie, czym prędzej. Sebnarek znalazł tutaj karmazyna, także lecimy szybciutko. O, tu jest znaleziony Heroes. No, będziemy mieć zaraz mały opening. Mamy 5 skrzynek stepka, 2 skrzynki ze złoda, 7 skrzynek z karma i 5 skrzynek... Ojej, ale syf spadł. Dzięki, byczku, wielkie zabicie. Zapytam go zaraz. Pad na pół. Bo jeśli by był chętny, to jak najbardziej sobie przeszukamy i wtedy dopiero po Patryku zrobimy ten opening. Ale nie odpisał, aczkolwiek leci z nami tutaj do kulego Mogilika. Damn, fajna nazwa. Także no, lecimy widzowie. No, ja się mega cieszę, bo to jest kolejna legenda w naszym ekwipunku.
800 parę bić, powiedzmy te 850 do 900, no to jeszcze nie ma tragedii, jeśli chodzi o Legówę, także no mówię, to nie ma tragedii. Nie ma lipy. Ty, no ale mordo, po co lecimy te same respy? Okej, dobra, to tak, on tam leci, ja już lecę na górę. Sprawdzić tego po lewej, proszę. No i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Także tak, lecimy. No tak się prezentuje na ten moment ekwipunek. No wiem, że podwójna klątwa na wojowniku, totalny pochcian. Łapy z klątwą, buty z klątwą, dotyk i fizyczna. Tak to wygląda na ten moment. Tak to na ten moment wygląda, moi drodzy widzowie. Ale to się zmieni niedługo. No teraz kolejną E2, na jaką sobie staniemy, a w sumie na której już stoję, moi drodzy, to jest Tollok. Już wam pokazuję. Powinienem mieć już tu kilka bić tego Tolloka. Gdzie on jest? Tu jest, tak. 188 bić, także no już nawet nie parę, a całkiem ładna ilość bić tego Tolloka, bo prawie 200 bić. Kilka heroików oddał. No i proszę bardzo, jest tutaj Patryk znaleziony. Bardzo mnie to cieszy. Wysyłamy powiadomienie na klan. No i możemy sobie jako wróżbę otworzyć skrzynki stepka, bo są to skrzynki nie na mój aktualny przedział, więc niech będzie, że te skrzynki sobie otwórzmy na wróżbę. Boom. Zwykłe. 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 Unikatowe i zwykłe. Ale syf, Jezus. Dobra, no jestem pewny, że będę mógł wszystkie praktycznie te itemki przepalić na kolejne skrzynki, więc nie ma takiej tragedii. Dobra, czekamy, aż tutaj Sebnarek do nas przyjdzie. I dobra, bijemy sobie tego mrocznego patryczka we dwójkę, boom, FK i mamy skrzynkę. Okej, dzięki byczku, zabicie. No i dobra, mamy teraz do otwarcia. Zacznijmy może ilościowo, czyli zacznijmy od skrzynek ze złodzieja. No niestety tylko dwie, bo tam w międzyczasie otwierałem te skrzynki ze złodzieja, więc pierwsza i druga. Okej, herko i zwyklak. Zwyklak będziemy mogli sobie tutaj przepalić na kolejną skrzyneczkę, także to spoko, spoko. No i dobra, odpalmy skrzynki z Patryka. W sumie to nawet sprawdźmy sobie ten podgląd. Mamy takie unikatowe pierdółki, heroiczki, pióro najmroczniejszego kruka, parszywa ozdoba Patryka, tańczące plugawe języki. Okej, tak to się prezentuje. No pewnie same zwyklaki. O, jest unikat. Kolejny zwyklak. Kolejny zwyklak i kolejny zwyklak. Także no tu sobie tą skrzynkę otwórzmy raz jeszcze. Te sobie tutaj zostawimy jako niezduplikowane. Weźmy sobie tych skrzynek, zróbmy tą. Hop, otwórzmy. Oj, proszę, oddało nam unikatowe spodenki. Także jakiś tam element ekwipunku tego legendarnego stroju kolejny jest. No i oczywiście no będziemy sobie składać te stroje po kolei. O, tutaj unikat jakiś kolejny i dobra, skrzynka ze złoda oddaje nam kolejny zwyklak, czyli mamy kolejną skrzyneczkę, hops, i mamy chustę. Okej, czyli niewiele nam dał ten opening, tyle co to herko w sumie. I mamy 7 skrzynek z karmazynowego mściciela. Tutaj tak się prezentują te itemki. No legendy no wyglądają fajnie, tak? No jako elementy tego stroju to widać co i jak, więc dobra, otwieramy. Boom. 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 Okej, to weźmy tu przełóżmy. Na razie tak, o. Cyk, kolejny. O, tu mamy duplikat. Cyk, kolejny. Znowu duplikat. Boom. I ostatnia. Boom. Czyli mamy dwa unikaty. I te zwyklaki sobie. Te duplikaty sobie przepalimy zaraz. Dobra. Dobra, mamy kilka duplikatów. Tutaj między innymi stepka zrobimy. Trzy skrzyneczki, bo mamy dwa zduplikowane zwyklaki, jeden unikat. Tutaj jeszcze wziąłem te powtórki, które miałem. No tutaj zrobimy sobie dwie skrzyneczki z karmazyna jeszcze. Także coś tam pootwieramy. Pierwsza, druga. I teraz tu stepka. Boom. I boom. Okej. Dobra. Zacznijmy sobie od tej skarma. Boom. Pierwsza. O, proszę, unikatowy płaszczyk. I druga. Boom. Unikatowy pas z ozdobą. Z ozdobną klamrą. Ok, w ten sposób.
Dobra, to teraz stepka, boom, pierwsza, o proszę, heroik, najsik, druga, boom, zwyklak, to nam się łączy i trzecia skrzyneczka, unikat, który nam się niestety nie łączy. Dobra, zróbmy sobie jeszcze tą unikatową skarma, boom, jest i hero, klejnot najwspanialszej zemsty, piękność, piękność, pierwsze hero do stroju skarma, spoko, i tutaj skrzynka z... Tepka, no niestety już nic nam nie oddała. Także tak się prezentują dropy z Patryka. Boom. Tak się prezentują finalne dropy z Karmazyna. Dobra, sobie idę ułożyć do skrzynki Stepka. No, coś tam zawsze będzie na przyszłość. Także moi drodzy, wybierzmy się teraz na właśnie to loka. Przelecimy sobie na niego prosto z Eder. Taką sobie drogę zrobimy. Załóżmy tutaj nowy, inny strój jakiś na tego Toloka, może zadziała na niego ten właśnie strój na naszej postaci. To sobie całą resztę tych itemków wrzuciłem do depozytu. No trzymam tutaj głównie ze złodzieja, ze względu na to, że jednak no tutaj brakuje mi tylko jednej legendy. Jak tylko zdobywam skrzynkę z tego złodzieja, no to staram się ją czym prędzej otwierać. No i moi drodzy, możliwe, że w następnym odcinku zrobimy sobie legendarną zbroję na naszej kolekcjonerce, bo no jest taka opcja, jest taka opcja i kurczę, fajnie by było, mega fajnie by było. Ja jak najbardziej jestem w stanie tam poprzepalać jakieś legendy na esencję i trochę hajsu na sztabki wydać. Jeśli chodzi o kamyczki, no to mamy wszystkie kamyki. No i tak jak na początku tego odcinka zrobiłem wam pewnie taki mały wstęp właśnie. Dajcie znać, którą zbrojkę wy uważacie, że powinienem złożyć. No mi się wydaje, że zbrojka z OR-ką będzie tutaj najlepszym wyborem. W ogóle zbroja z OR-ką tam na Woja będzie najlepszym wyborem. No możecie mi dać znać i myślę, że będzie to zbrojka, którą tak to zacznę sobie ulepszać na plus 5 oczywiście, to będzie taki nasz item, który będę codziennie wszystkie unikaty i zwyklaki pakował właśnie w tą zbrojkę, którą byśmy ewentualnie złożyli. Także no możecie dać znać, co uważacie. Boom, bijemy sobie właśnie tego Toloka. Tak, tu strzały z karma jakieś wyrzuciłem, pamiętam, że spadły. No niestety syfiasty dropik. No i przejdźmy sobie może do małego omówienia tej E2-eczki, bo no jest to nowa E2-ka, jest to totalnie nowa E2-ka z nowym szablonem łupów, no i jest tu na co popatrzeć. Jest tu na co popatrzeć, jest i właśnie nasz Tolok. O, jeszcze troszkę przesuniemy, okej, dobra. Tak to wygląda, jeśli chodzi o unikaty, no to nic tutaj niezwykłego nie ma. Smocze runki jak najbardziej, no i mamy tutaj heroiczny kamyczek, odprysk skały Narad. Ten kamyczek już mam zdropiony, jeszcze jak był Tarmus. Jeśli chodzi o heroiki, także no tego kamyczka no, nie potrzebujemy. Jeśli chodzi o Hera, fajne graficznie, naprawdę fajne graficznie. Jeszcze żadnej broni tutaj nie miałem okazji zlotać. Byłem przy tej jednoręczce, ale akurat biłem wtedy stancem tą E2, więc no nie było szansy złapać jej. Bardzo fajne graficznie bronie. Tutaj właśnie na tanca jedna od gierki i druga fizyk. Pomka, fajnie, fajnie. No i legendy, oczywiście legendy. No tutaj graficznie legendy fajnie się prezentują. Fajnie, wydaje mi się, że nawet ta legenda będzie pasowała mi do ekwipunku. Co prawda będzie to trzecia klątwa w moim ekwipunku, więc trzeba będzie pomyśleć coś później o kurcze zmiany, na przykład butów, które moim zdaniem będą tutaj no, tym gorszym elementem. No chyba, że na przykład pewien Heros oddałby mi takie łapki, no to wtedy byśmy zmienili łapki. Także no, tak to się prezentuje. Aktualnie Tolok Szmiger, można tak go nazwać chyba. Szmiger. Tolok Szmiger, 47 poziom. Moim zdaniem no w ogóle fajna graficzka, fajna grafika. No tutaj Tyrtaios zrobił co miał zrobić i oddał konkretnie te rękawiczki. Te buty też by były fajne, bo to po pierwsze fajny bonus ORK, po drugie naprawdę mega fajna grafika, mega mi się podobają, tak wizualnie. I na pewno będziemy sobie tam stali, żeby te butki również zrobić, ale to za jakiś czas.
No i dobra, mamy znowu tego toloczka pięknego, boom. Zbijmy go sobie na, nawet na walce turowej. Boom, boom. Błyskawiczny atak. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A siedzi klątwa. Ale siadła, piękna klątwa. Boom. I jeszcze jedna siadła. I boom. I trzecia klątwa siadła. Boom. I mamy ochrona z jasnej kory. Taki zwyklaczek. W ogóle... Kurde, w ogóle co lota z tych toloków? A, dobrze, fajnie, fajny drop, fajny drop. Moi widzowie, no to będzie na tyle w tym odcinku. No kolejna legenda w naszym ekwipunku. Nawet jakbyśmy tu się jeszcze, że tak powiem, postarali, założyli tą legendę z Mushity, no to mamy już prawie full set legendarny. Aczkolwiek no ta legenda... A, niech będzie, niech będzie, niech będzie tutaj założona, niech... Niech prezentuje się to ładnie, kolorowo. Także moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcineczek krótki, bo krótki. No ale takie już są odcineczki z kolekcjonerki, z kolekcjonera legend. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Dajcie znać, jakie jest wasze zdanie odnośnie zbrojki. No a tymczasem cóż, trzymajcie się i widzimy się, mam nadzieję, że już wkrótce z kolejnymi legendami. Cześć, cześć!